No to co, spadamy do naszej bazy? Bo w sumie, co mamy zrobić w naszej bazie? Weź mi się. O, Alan. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is, oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDF. It's a line from a 19th Dobra. century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another. Adding hope to your database. Dobra. To co my chcemy w takim razie zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż nie wiem, ale się domyślam. Więc nasza przygoda na tym terenie lądowym się zakończyła, tak? Więc to możemy po prostu sobie pochować bez problemu. Kostki możemy tutaj zostawić. Te fury możemy tutaj zostawić. Mamy pełno apteczek. Mamy trochę wody. No na pewno musimy się przygotować na to, żeby tworzyć te części, ale te części to nie będą problematyczne, więc to, co byśmy sobie zrobili, to nie wiem właśnie, czy to było zbugowane, czy nie, to możemy sobie odhaczyć. Te wszystkie bazy żeśmy ogarnęli, tak? To jest bez problemu. Ten sygnał, może po prostu jeszcze raz do tego sygnału popłynąć, bo ten sygnał nam się pojawił po raz drugi, ale możliwe, że to jest zbugowane, bo to wygląda dokładnie na ten sam sygnał jak pierwszy. Tam, gdzie znaleźliśmy tego typa. Tam, gdzie znaleźliśmy Alana. No i zostaje jeszcze jedna rzecz. Gdzie wziąć, skąd wziąć organy? Bo mamy dwie pozostałe części Alana, tylko zostaje nam komponent zwany organami. Chyba nie tak głęboko się spływało, żeby tam znaleźć drogę. Aha. Tak, tędy się wpływało na pewno, tego sygnału ratunkowego. Potrzebujemy jakiejś informacji a propos tego, gdzie. Chyba, że jeszcze jest jedna opcja. Daj mi chwilę, jak nie ogarnę, to wtedy mi podpowiesz, dobra? Jest jeszcze jedna taka opcja, gdzie możemy spróbować, bo tam przy bazie Margarity, gdzie był ten lewiatan, to my niedużo zeksplorowaliśmy, dlatego że nie mieliśmy jeszcze tych modułów głębokościowych i może tam by było do szukania. Czy odpowiedź brzmi twoja, żeby szukać w głębinach? Czy jakaś inna? Tak, dobrze. No to super. Jeszcze tu bym chciał zobaczyć, czy tu faktycznie nie ma jakiejś możliwości budowy tego naszego typa. No bo tu jest taka cała baza, nie? Gdzieś musimy te komponenty nasze zanieść. Tak się zastanawiam właśnie gdzie. Tutaj nie jak coś. No dobra, no to chyba bierzemy w takim razie na statek. Zaraz sobie ustawimy drogę do tej, do Margarity. No i płyniemy po prostu szukać w głębinach. No bo to tak naprawdę jedyne takie miejsce, którego nie eksplorowaliśmy. Zaraz pewnie Alan do nas zadzwoni. Ej, wiesz, mam coś dla ciebie. Płyń tam. Nie, nie zadzwonił. A to.
Niedobry Alan. Margarita, tutaj mamy. I to sobie odhaczymy ten sygnał. Dobra. Najpierw musimy stąd wypłynąć, bo tu jest jaskinia. No i tak naprawdę surowce nas nie do końca interesują, więc nie będę brał tego komponentu ładowniczego. Ten komponent ładowniczy spełnił swoją rolę na jednym wielkim takim tripie, gdzie zebraliśmy nie wiadomo ile. Tak, tam to żeśmy ogarniali. Tu chyba i tak musimy wpłynąć wyżej. Na razie, bo tu jest zamknięta taka miejscóweczka. Gdzieś przy tej Margaricie dopiero musimy nurkować. No. Daleko ta Margarita? Trochę. O, Alan dzwoni. Halo? You have found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Dobra, czyli prawdopodobnie dostaniemy informację, jak będziemy mieli wszystkie te trzy komponenty. Informacje, jak zrobić te wszystkie trzy komponenty, gdzie mamy je stworzyć. No i wtedy będziemy musieli zebrać te wszystkie rzeczy i iść je stworzyć. Dobra. Cieszę się, że mam potwierdzenie tego. No bo generalnie to w sumie pokończyliśmy wątki. Altery, sam. Tego lewiatana, który miał te bakterie. Wątek bakterii też w sumie już skończyliśmy. To został nam tylko tak naprawdę Alan. Żeby złożyć Alana do kupy i się stąd wydostać. Nic innego nie mamy. No bo dowiedzieliśmy się, że nasza siostra nie żyje. Wiemy, co się stało z bazami. Wiemy, że oni tam próbowali robić. Co tam próbowali robić? Ty mi mówisz, że nie ma agresywnych stworzeń. Nie miałem ustawionego tego prądu, teraz już mam. Ty mi mówisz, że tu nie ma agresywnych stworzeń. Nie wiem w sumie, czy dobrze spływamy. Czy nie tam gdzieś, w tamtej stronie powinniśmy być, ale... Może nie. To wpływaliśmy, żeby te skręciaki, czy jakim tam... zbierać. Ty, Margarita, gdzie ty masz te bazę? Nie, to raczej nie tędy. Raczej nie tędy. A może tu też coś znajdziemy? Coś znajdziemy. Ale wydaje mi się, że tu byliśmy. To jest Thermomix po prostu. Reaktor termalny. Tak, mamy zebrane. Piekło rybę. Ale tak tutaj mogliśmy nie być. Zaraz zobaczymy, czy są jakieś PDA-e. Tak, jest PDA. To tutaj nie ogarnęliśmy tej miejscówki jeszcze wcześniej. There I was. 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A Reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on,
let it go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper, minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing folk. It's just sometimes what you need is on the inside of someone else's ribcage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean, nothing else. Dobra, ma historię. Ona ma dobre historie. Fajnie też, że to jest postać z pierwszej części. I tutaj wiele to wyjaśnia jedno z drugim. Generalnie wpłynęliśmy nie tu, gdzie byśmy sobie życzyli, ale może tutaj też coś znajdziemy. W sumie płyniemy w stronę Margarity. To może być po prostu to inne przejście. Tak. Są te przekaźniki energetyczne. To na pewno tu jest jesteśmy przy Margaricie. No i tu gdzieś tych kryształów musimy szukać i przy tych kryształach chodziliśmy niżej. Ej, w sumie jeszcze jedną rzecz bym chciał zobaczyć. Bo wtedy bazę Margarity bronił ten z Toker. Czy moglibyśmy wejść głębiej? On tu dalej jest, ale chyba można wejść do środka. Margarita zresztą teraz tutaj jest, a nie w szklarni. Ciekawy. Bo ostatnio, jak ją widzieliśmy, to była w szklarni. Na tym swoim lodowcu. Cześć. Cruella Demon. Nic tam nie powiedziała ciekawego. Ale teraz chyba możemy tutaj wejść do jej tej komnaty, tajemnic. Zobaczyć, co jest. Patrz, jak się rozbija. Coś było do zeskanowania gdzieś. Kuchenka turystyczna. No, to się przyda. O, prysznic. Taki trochę zarośnięty. Zlew. Tam o jakiejś technologii, PDA-ach jakiś albo coś. No jest jakiś PDA. Fabrykator ma pewne narzędzi. Teraz ten PDA podniesiemy. No bo to wszystko już. Fortnite into our voyage. Czy tak będzie działało? Będzie działało. Living inside the creature's rib cage. It meant shelter and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. To nie tutaj? Jak nie tutaj? Czy no tutaj tego lewiatana przy bazie Margarity spotkaliśmy? Było jeszcze jedno miejsce. Takie roślinne z grzybami, że tak powiem? Bo jeśli tak, to tam byliśmy i tam zwiedziliśmy wszystko, co było. I tam była taka miejscówka zamknięta typowo. No właśnie, ja myślałem, że to tutaj chodzi o to,
o to miejsce, że tutaj gdzieś można znaleźć spłynięcie niżej po prostu. I kwestia jest tego właśnie, że ten lewiatan tak tutaj nam daje miejscówkę taką, żeby tutaj przejść. To jest do prona, już mamy takie coś. To poskanowaliśmy tutaj, te kenity też zbieraliśmy, różnego rodzaju lity tutaj są, też widać. Na razie nam nie jest potrzebne, tylko gdzieś właśnie myślę, że tak po środku, gdzie ten pływa, to będzie jakieś zejście niżej jeszcze. Nie szukam, najlepiej tak, żeby go nie striggerować, ale różnie może być. Mamy zejście głębiej. Tu jest zejście głębiej. A czy jest zejście głębiej jakieś? Się biom zmienia. Duże kyanity. Ale to chyba też nie to. Wydaje mi się, że to jest taka jaskinka. Po prostu tutaj. Gdzie można wpłynąć i zbierać surowce. Prąsutem. To wszystko. Tak. Dawaj tutaj. Wypłyń. Nie wiem, czy też nie skorzystać w takim razie z ryb tutaj. Że jesteśmy w miarę w bezpiecznym miejscu. Żeby się sobie jeszcze podjeść. Gdzie jest ta ryba? Tu. To jedno myśmy chcieli. Pęcherzówka nawet jest. Bo nie wiem, czy jak płyniemy głębiej, to będą jakieś ryby. Także zawsze lepiej tutaj sobie zeżreć ze dwie ryby. I tyle. Dobra. I jesteśmy uzupełnieni. Jeszcze naprawę zrobimy. W razie czego? Na bezpieczne miejsce, no. 700 metrów pod wodą, no co tu może ci zagrozić? Oprócz ciśnienia, które by cię zgniotło już na 200. No kurde, trochę się gubię, nie powiem. Margaritę mamy uzupełnioną. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć to miejsce, gdzie pływa lewiatan. I że tam właśnie w tej lokacji, gdzie on pływa, będzie możliwość spłynięcia niżej. No właśnie tu. To robię coś najgłupszego w życiu. Płynę pod lewiatana. Tutaj nie. Gdzieś tu musi być przepływ niżej. Tego jestem niemal pewien. Tylko pytanie, kurde, gdzie? Wiem, że w tej dłuższej części właśnie, gdzie on pływa, ale nie. Dobrze, że mamy ten komponent elektryczny, to możemy go odpędzać chociaż od nas, bo inaczej to by było krucho z nami. No nie wiem właśnie, czy tak po bokach powinniśmy pływać. A może... Ej! Ej, 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 ej. Jakieś nowe strukturki się pojawiają tutaj. U nas nie było. Czerwono się nagle robi. No. Dobra, jest jakieś wejście do nowego biomu. Jakieś nowe rośliny są. To raczej jesteśmy na dobrym tropie. Da się to zeskanować? To się na pewno da zeskanować. Zaćmieniówka. Neonówka. Okej, okay, podobny do jadeitu. Nie wiem, czy tutaj sobie w takim razie nie rzucimy tego. Nie rzucimy sobie znacznika, no bo tu jest wejście ewidentnie do innego biomu. Żeby potem 300 nie szukać razy, jak będziemy musieli się wrócić w razie czego. Dobra. Czerwone kryształy. No i nie wiem, tędy. Może najpierw tędy zobaczymy sobie. Czyli na północ. Na północ to on, tylko trochę dalej. Popłynęliśmy. Ciekawie to wygląda. Jak pominąłem jego część? Nie rozumiem. No nie mamy organów, ale no nie wiem skąd te organy się bierze. No bo zobacz, mamy tutaj te schematy, mamy dwa, tak? Szkielet architekta, tkanki architekta. Nie mamy organów architekta.
No i właśnie myślałem, że skoro to jest miejscówka, której nie zwiedzaliśmy, właśnie, że tutaj w tych głębinach znajdziemy opcję. No kurde, tu lewiatan pływa. O! No płyniemy dalej, nie mamy wyjścia. O, jeden lewiatan. No nie, jak żeś mnie tutaj dorwał. Może więcej tych lewiatanów jest. Czy tam nie ma jakiejś struktury? Za tym lewiatanem? Nie mam pojęcia. Pójdźmy na razie na północ. Zobaczymy. Też muszę uważać, bo tu może być strefa zgniotu większa. Jak będzie jeszcze głębiej... Jest! Jest coś. To nie wpłyniemy, tak? Tak, jak jest spokój, to od razu się naprawimy. Hit. Aha, okej. Okay. No, właśnie. You didn't even know what this place was, but you're telling me what to focus on? I'm trying to encourage you. Czyli to tu będziemy składać ciało tego typa. To w takim razie skąd wziąć organy? To jest bardzo dobre pytanie. Tak czy siak, mamy jeszcze jeden ten radiolokator, to sobie ogarniemy. Fabrykator. Muszę się trochę cofnąć. Pewnie tamtą drugą drogą będę musiał popłynąć, co? Tak jak przepłynęliśmy. I te czerwone kryształy się rozdzielały na dwie drogi. Tutaj znaleźliśmy to, ten fabrykator. A pewnie w drugiej odnodze byśmy znaleźli miejscówkę, gdzie są organy. To może pójść nie tak. Są tylko lewiatany. W ilości dużo. Nie no, ten moduł jest niezastąpiony. Pogubić się można w tych kryształach, bo w sumie wygląda tak samo wszystko. No i kawał drogi od naszej bazy, ale dobra. Powiedzmy, że jest już bezpiecznie. Śmieszne, nie? No i tutaj mamy drugą drogę. Jeśli będzie szła na lewo, to znaczy, że nie tędy. Chociaż no, to chyba jest jedno i to samo, ale mogę się mylić. Nie, no to jest raczej część jednego biomu, bo tam była podróż do tego samego, do tego miejsca. No i teraz płyniemy centralnie do tego. To musi być jeszcze gdzie indziej w takim razie te organy. Musi to być jeszcze gdzie indziej. No bo tam już te lewiatany są, tak? No. No tak. Tylko pytanie, gdzie? To jest bardzo dobra kwestia. Znaleźliśmy dwie lokacje endgame'owe, tak naprawdę, a nie mamy jeszcze tych jednych organów. Może tu jeszcze przepłyniemy po te... w tym kierunku, nie do tego czerwonego, no bo ten czerwony biom, to myślę, że właśnie chodzi o to, żeby znaleźć tylko i wyłącznie tę bazę do składania i to wszystko, że tam jest labirynt tych czerwonych kryształów, tak po to zrobiony, żeby w nim się trochę pogubić i żeby szukać tego miejsca jednego konkretnego. Ale gdzie są organy? To jest dobre pytanie. Tego nie wie nikt.
Już myślałem, że jeszcze tutaj gdzieś będzie jakaś rzecz. W tych kryształach, przy tym pierwszym lewiatanie, Boże. Odczep się od nas. Blisko jestem jak coś, okej. O! O! Chyba jest za nami. Ej, tu jest jakieś wpłynięcie. Nice, nice, nice. No raczej on tu nie przepłynie, co? No, mam nadzieję. Nice. Jest struktura obcych. Dobrze, dobrze. Panie Bobrze, będziemy to mieć. Łyknijmy sobie od razu. Elegancko. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tylko te krysztaksy. To jest jego tkanka? Element architekta. No musi być to. Tak, są organy architekta. Organy wewnętrzne architektów są w gruncie rzeczy siecią powiązanych biokompozytowych i cybernetycznych. Części biokompozytowych i cybernetycznych o wielorakich podsystemach. Za serce tego organizmu służy super zaawansowana hybryda biologiczno-technologiczna. Rozprowadza po ciele bogatą w składniki odżywcze krew, która podtrzymuje przy życiu ograniczoną organiczną część powłoki, równocześnie dostarczając energii sieci cybernetyczno-neuronowej. Dane zmysłowe przetworzone zostają przez centralny układ nerwowy o niesłychanej mocy obliczeniowej, inaczej przez mózg architekta. Układ oddechowy i trawienny wydaje się być nieobecny, co sugerowałoby, że powłoka funkcjonuje wyłącznie w oparciu o energię elektryczną i zdolna jest przetrwać w warunkach, które okazałyby się śmiertelne dla większości form życia. To organizm o wyjątkowej złożoności, jednak uparte obstawanie architektów przy korzystaniu z części organicznych czyni go podatnym na zakażenia. Okej. Given your current location, I think they could still be approved. No właśnie. No bo wyrżnęła ich w sumie tych architektów ta bakteria po prostu. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate. Umiarkowanie optymistyczne. Ej. Co to jest? Great. What's next? Let's get you out of my head. Do you remember the fabrication facility? Mm-hmm. You must return there. Right. The fabrication facility. So you all... No zaraz, jeszcze ustawmy sobie od razu te komponenty, które on tutaj chce, żebyśmy wiedzieli co zbierać. Granit, razy 3, wicieniec, kostka jonowa, łatwe w sumie rzeczy, łatwe rowy. Dobra, będziemy to mieli. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. All of my people were not invited. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Return to the facility and construct the body. Mm-hmm. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. No właśnie. To musimy wrócić tak, do bazy Margarity, potem do naszej bazy będziemy mogli się udać. Te wszystkie komponenty sobie
ogarniemy. No i trzeba stworzyć jego ciało. No i podejrzewam, że wtedy będziemy musieli iść do tej bazy zero razem z nim. Albo nas zabierze do bazy zero. I będziemy musieli się przedostać przez portal. Kurde, Margarita. Niby blisko, ale jednak daleko. Nie takie łatwe. Wydostanie się z tych niektórych miejsc. Teraz pójdę centralnie w drugim kierunku, ale wpadliśmy w jaskinię. Z tej jaskini trzeba wypłynąć jakoś. Do tego biomu są chyba trzy wejścia. Okej. Ty no. Nie no. Mam wrażenie, że się wracamy, ale chyba właśnie o to chodzi. A i tutaj pewnie wyżej będzie można się przedostać kawałek. No kurde, no nie! Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Ja tu chcę tylko wypłynąć. Gdziekolwiek nie popłynę, powinienem znaleźć wyjście. No, fajnie. Tylko nie widzę na razie żadnego. Ale gdzieś się znajdzie. Chyba. Chyba, że nie. Patrzę ciągle na górę, ale nie ma nic. Lewiatan. No to lewiatan może oznaczać, że się zbliżamy do jakiegoś wyjścia. Chyba, że nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Mam wrażenie, że pływamy w kółko. Bo lewiatan raczej oznacza, że to jest centrum tej krainy, w cudzysłowie centrum. Ale chyba teraz dobrze. Tak, teraz dobrze wypływamy. Dobra. Tutaj wypłyniemy do Margarity zaraz. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż może nie. Margarita jest centralnie nad nami. Cholera jasna. Czy my wpłynęliśmy dokładnie z tego miejsca, z którego zaczęliśmy teraz? Coś mi się wydaje, że tak. Pływamy po obrzeżach i może znajdziemy wyjście w końcu. O! O! Jest. Boże. Człowiek szuka, szuka. Znaleźć nie może. Ale w końcu się udało. No to już wypłyniemy na bank do Margarity. Dwie sekundy później. Aha, to jednak nie. Dostaliśmy wodę gratis. No to akurat. Myślę, że wrócimy do bazy, zbierzemy sobie trochę jedzenia, napoimy się, zbierzemy te komponenty i wio. I wio. Margarita, teraz ty mnie wypuść tutaj ze swojego biomu. Dobra, tu jest wyjście. Obojętnie jakie, to nie zależy na którym. Tylko po prostu, żeby stąd wypłynąć. No, słychać już większe kreatury. Z
na pewno dobrze płyniemy. To się fajnie zwiedzało, bo to były naprawdę kozackie technologie przy tych małpach i ich zbieraniu komponentów różnego rodzaju. Dobra, jest. Tak naprawdę się zastanawiam, ale chyba nie będziemy brać tego komponentu dodatkowego, żeby mieć skrzynki. Bo myślę, że tutaj nam bardziej na mobilności będzie zależało, a nie po prostu, żeby dużo zabrać. Weźmiemy te surowce, dopełnimy sobie, nie wiem, apteczkami, wodą, jedzeniem. Znaczy jedzeniem nie, apteczkami, wodą. No tak. No tu zaraz na tą... na wyspę z bazą Delta trafimy. Dobra, upływamy ją już. I będziemy tworzyć Alana. Tak, tu jest port przy Delcie. No to w sumie tak, z perspektywy czasu, tak samo jak przemyślenie no do pierwszej części miałem, gdzie stworzyć bazę najlepiej. Tutaj akurat takiego przemyślenia nie mam, gdzie można by stworzyć bazę najlepiej. Jakiegoś specjalnie takiego miejsca super, super. No bo tutaj z bazy mamy blisko do Delty. Mamy, no powiedzmy, że w miarę jako taką odległość do Margarity. Mamy blisko na ląd. Więc jesteśmy, no tak dokładnie, po środku wszystkiego, tą naszą bazą. Całkiem niedaleko naszej kapsuły żeśmy się rozbili. I jest ok, no bo w pierwszej części ewidentnie znaleźliśmy super lokację na bazę, tam gdzie się Sunbeam rozbija. Miałem się w podobnym miejscu. No bo tutaj moja logika była taka, jak zaczęliśmy eksplorować, że pod nami jest bardzo duża głębia i na różnych poziomach tej głębi jest bardzo dużo różnorakich surowców. Bo tam znaleźliśmy lit, tam znaleźliśmy ten, tam znaleźliśmy diamenty, no i cały przekrój w zasadzie ten surowcowy tutaj był odnaleziony, no nie? Także naprawdę fajna miejscówka. Schowaj te komponenty. A w sumie nawet jedzenie nie musimy zbierać, bo mamy te duże paczki. Dobra. No i dobra. Co nam jest potrzebne? No może od tej strony będziemy mieli. To mamy. Jeden komponent już możemy zrobić. To nam będzie potrzebne. Wicieńce nie wiem, czy mamy przy sobie. Granity na pewno są potrzebne. Jeśli okaże, że nie mamy, no nie, no mamy pełno granitów. Dobra, to jeszcze wicieńce. Wicieńce nie wiem, czy tu nie były przypadkiem. Były dwa wicieńce. Co było potrzebne do tego włókna? Syntetycznego, już nie pamiętam. Rubin i ścinek spiralencji. Nie mamy tego włókna wytworzonego już? Mamy. Mamy wytworzone włókno. Galereciaki. Też gdzieś tu widziałem galereciaki. Są. No i te dwa. Kostka korzenna. Wszystko na zielono? Wszystko na zielono. Nic się nie pokrywa? Nic się nie pokrywa. Elegancko. To jeszcze sobie weźmiemy może ogniwo. Na razie co? I dużo wody. Zamiast tej małej wody. Nie pingwina. To mamy wszystko. No gotowi jesteśmy do zakończenia. Tu jeszcze woda się wyprodukowała, ale już nie mamy slotów. Chyba, że tę wodę byśmy sobie łyknęli od razu i wzięli jeszcze jedną dużą. Naprawimy się i ruszamy. Fabrykator, baza Margarity, dobra. To bardziej w tym kierunku, dlatego, że i tak musimy ominąć Deltę.
i trzy razy patrzę, już po raz kolejny patrzę na te surowce, czy na pewno wszystko zabraliśmy. Ale tak, wszystko zabraliśmy, bo żaden z tych surowców się nie pokrywa i wszystko jest na zielono. Cool, nice. Nie no, tutaj muszę przyznać, że bardziej mi się podoba ta część niż ta poprzednia. Mapa jest mniejsza, fakt faktem, ale jest bardziej taka skondensowana jest bardziej ta mapka. Trochę mam wrażenie, że nie domaga to, co jest na powierzchni. Czekasz na kolejną, a produkują kolejną Subnautikę? Czy na razie nic nie wiadomo? Aha, dobra. Skopem. No w sumie dużo tych survivalowych gierek ma koopy. Właśnie, myślę, że następną survivalówkę, jaką będziemy grać, to będzie The Forest. Bo kiedyś chciałbym zagrać w Sons of the Forest, więc warto sobie The Forest ogarnąć najpierw. Tędy możemy spływać? Nie. Znaczy nie. Wyskuję myślę, że tam coś było. Nie, możemy tędy, bo są te korzenie. Dobra. Płyniemy do Margarity. Myślę, że to jest dobra droga. Nie wiem, czy nawet tą nie wypływaliśmy przed chwilą. Las też fajny, no. Ale to myślę, że zrobimy sobie tak, że mamy po Subnautice na streamie dzienne przygotowane ten Zombie Army Trilogy. To sobie trochę postrzelamy, bo gdzieś tam przed Remnantem, jak będziemy robić na wieczornych, muszę sobie trochę poćwiczyć celność, żeby nic ze przypału nie zrobić. No i potem, po Zombie Army sobie zrobimy The Forest na dziennych streamach. No ale Zombie Army to raczej szybko pójdzie, nie? Mam chyba 15 misji, jakie jest do zrobienia. Dobra, jakoś się musimy dostać tam. Ładnie mamy to oznaczone, więc myślę, że nie będzie problemu z drogą. Tylko teraz kwestia lewiatanów. Żeby te lewiatany unikać. Tak, woda już się nie ma gdzie przelewać, ale mamy dużo wody, dużo lepsze od tego. Coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy. Coraz bliżej jesteśmy. Mam wrażenie, że z pierwszej części Simo wpływał szybciej. Ale się cieszę, że tutaj nie musieliśmy się bawić coś takiego jak cyklop. Dla mnie ten cyklop był strasznie uciążliwy. A tutaj nie ma takich rzeczy. Dobra. No i niezależnie, którą stronę będziemy pływać, tak się musimy tam dostać.
cyklu był spoczko, naprawdę. Dla mnie był duży i nieporadny. I nawigacja nim to była okropna dla mnie. Podwodniakiem nie zostanę. No i też taka, dla mnie ten cyklop to była trochę taka megalomania. Chcieli dać coś dużego, no to dali coś dużego. A tak naprawdę duży pojazd był nam niepotrzebny. Patrz właśnie tutaj ten Seatrack. No bo do tego Seatracka, ten Seatrack jest malutki, tylko fakt faktem, on wygląda jak Fiat Multipla. Jest malutki, można doczepić do niego parę rzeczy. I ma dzięki temu dużo lepszą funkcjonalność. Tak naprawdę jest dużo taki wszechstronny i pasujący do tego, co tutaj się dzieje, niż wielki, nieporadny cyklop, który się o wszystko zahacza. Once you have used the fabricator to build each component, we can assemble them. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. So, Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So, how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Spokojnie, buduję. So you came here to search for a cure? I led the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. O, i on coś ukrywa, nie podoba mi się to. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Commence installation of fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Uh-huh. Oh. Uh-huh. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Jest i Alan, ten odpowiedzialny za bakterie. Faktycznie wygląda trochę jak centaur. No i co? Panie Alanie. Nie da się go przeskanować? No i co z Alanem? Alan? Alan? Ej, obudź się. No co z nim jest? Nic się nie dzieje. Weź zapisz tę grę. No nie mów, że się coś zbugowało. Czemu on nic nie mówi? Nie powinniśmy go przetransferować do tego jego ciała? Naszej głowy? Próbujmy wejść. Będzie jakiś komunikat? Nie ma komunikata żadnego. No i wszystko od nowa. To bym się zdenerwował, jakby tak było. Ale stworzyliśmy to jego ciało. No i co teraz? Ja myślałem, że on przejdzie od razu do tego swojego ciała i tyle. A on jakoś tak... ma ciało i się nie afiszuje. Nie ma nic do przełączenia. Te komponenty żeśmy już poużywali.
Nie pamiętasz, jak coś? No bo ja mam pomysł, ale to też nie wiem, czy by był ok, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie go spotkaliśmy. No ale to trochę bez sensu, no bo stworzyliśmy mu to ciało, no. Tam, gdzie on się przetransferował do nas. Ja myślałem, że tu będzie ten transfer tego ciała. I tyle. Nie mamy żadnych informacji, żadnych schematów nowych, ani niczego takiego przecież. No to jest tylko, że wrócimy do tego i to wszystko. Ty, no nie podoba mi się to. Aż chyba skorzystam z Google. Tylko jak to szukać? No możliwe, że coś się popsuło. To wtedy lipa straszna. Może jeszcze przeładujemy grę. Najwyżej i tyle. What to do after building Alan's body? Then walk to the body, begin data transfer. O, teraz, zobacz. Trzeba było przeładować grę, bo się zacięło faktycznie coś. Korpus architekta. Ukończona powłoka architektów jest wynikiem połączenia biotechnologii i cybernetyki. Powstała wskutek syntezy kodu genetycznego ponad 20 różnych gatunków. No to czytaliśmy generalnie, tylko to jest to wszystko podsumowanie, tak? Działa. Did it work? Are we... It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home. To assess. Repair. Make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh, no. We noticed that a species of Leviathan young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But? It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out. Affecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Mm-hmm. Signal location uploaded to PDA. Dobra. Placówka transportu fazowej architektów. No to możemy go tutaj zostawić i możemy się wrócić. To jest raczej to, co znaliśmy przy bazie 0. Tak bym obstawiał. Baza 0. Tak, to jest przy bazie 0. Dobra. No ale mamy to. No na szczęście, że jak przeładowanie gry tutaj pomogło, bo faktycznie się coś przycięło. No to jakoś musimy się wrócić. Kawał drogi do tej Margarity. No ale to jest chyba
najlepsza opcja, jak mamy tam płynąć, tak? Żeby wypłynąć przy Margalicie. Kurde, lewiatany jedne, no. Wyłącz światło może. Au. Ale elegancko. Odepnijmy sobie już od razu te rzeczy. Użyliśmy Alana. Alan się przyznał w końcu do tego, co zrobił, że to jego była wina. No trudno, no zdarza się, no nie uwolnić tam bakterię, która wyżyna pół wszechświata. No takie mamy ups. Tak jak, nie wiem, komuś stanąć na odcisk przez przypadek. Dokładnie ta sama kategoria. Kto normalny pamięta takie rzeczy? Nie, ale muszę przyznać, że bardzo mi się ta część podobała. No jeszcze zakończenie trzeba ogarnąć, ale bardzo mi się ta część podobała. Bardziej mi się podobała niż pierwsza. Ale fakt faktem, przez te subnautiki mam ochotę pograć więcej survivalówek, dlatego będzie The Forest na pewno. Tam trochę chyba w The Forest będzie inaczej. Nie będzie takiego, nie wiem, przemierzania oceanu, na pewno nie. Ale trochę inny klimat będzie w tym The Forest, co? Żebyśmy się zaraz tutaj też nie zgubili. Co jest bardzo prawdopodobne. Ale może nie, może nie. Będzie farmienie drewna godzinami. Okej. Okay. Ja jestem akurat do tego. Z farmieniem obyty. Jednak te 8 lat grania w WoWa coś zostawiły we mnie. Żal i smutek, że tyle czasu tam spędziłem. Ej, znowu. Chyba wpadłem nie w te... Nie w ten otwór. Może i będzie dobrze. Tak, będzie dobrze. Będzie dobrze. Jakoś wypłyniemy. Chciałbym do Margarity płynąć przede wszystkim. Dlatego, że tam mamy pewniaka. Tam mamy pewniaka na wyjście. Pewnie inne drogi też by dało radę znaleźć, ale tu jest pewniak. Dałyby się wycieraczki. No i tu gdzieś wypłynięcie będziemy mieli. Tutaj chyba, no. Dobra, wypływamy. To już wypływamy na otwarte wody, bez żadnych jaskiń, niczego takiego. No to płyniemy do zero. Bo tam, gdzie jest ta miejscówka, która jest oznaczona jako punkt zero, to tam mieliśmy możliwość wpłynięcia. I tam była ta stacja do zadokowania się. Też muszę przyznać, że tutaj taka rzecz, która mi się trochę nie podobała w pierwszej części, że tutaj dali dużo mniej rzeczy do farmienia, tak naprawdę. Nie potrzebowaliśmy aż tylu surowców,
zdobywać co w części pierwszej. No i to poganianie za kwiatkami trochę było takie upierdliwe na sam koniec w pierwszej części, moim zdaniem. Przynajmniej dla kogoś, kto nie przywiązywał uwagi kompletnie do kwiatków. Do ryb prędzej, ale do kwiatków ani trochę. I było takie genialnie, trochę na chybił trafił, chyba jedną roślinkę sprawdziliśmy w necie, którą stronę mam szukać i jakoś się znalazło wtedy. Dobra, jeszcze 500 metrów. No ale już jesteśmy na płciźnie. Tam były portale do tych roślin. Aha, to tak to działało. Nie, to my wypłynęliśmy sobie. Użyliśmy portalu do tej placówki obok Sunbeama, tam gdzie się wyłączało to działo. I od tamtąd sobie pływaliśmy po prostu dookoła mapy i szukaliśmy. No i właśnie stwierdziłem, że skoro te roślinki raczej będą na takich większych głębokościach, to raczej nie środek mapy nas interesuje, tylko obrzeża mapy. No i faktycznie podziałało, które prowadzą do tych roślinek. No wiem, że były te portale, to akurat portale ogarnęliśmy, ale że prowadziły do roślinek, na to nie wpadłem. Na to akurat nie wpadłem. No ale tam chyba pół godziny i wyfarmiliśmy wszystkie te roślinki, które były potrzebne. Także nie aż tak źle, ale trochę tak się naszukałem i to mi się nie do końca podobało. Jesteśmy najedzeni, napici, na wszystkowani, więc możemy iść do placówki architektów. To była baza zero, zwiedzana wczoraj. No i zobaczymy, co nam dadzą na zakończenie. No jest i portal, jest i on, Al-An. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Myślałem, że to zaraz upadnie. Włączył prąd. Jest portal. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. No, to jakby już, bo wszystkie inne wątki ogarnęliśmy wcześniej. Jesteśmy na planecie architektów. Zimno tu. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. Aha, to jeszcze nie jesteśmy. Okej, dobra, rozumiem. Having a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the home world safe, in hopes that the others survived. Yeah. Will you help me prepare the ship? The energy
Okej. This is different. Wow, lewitujemy. Tutaj coś? A może to? A, no, wyrównaj słup. Dobra. To o to chodzi. Kurde! Jak to się kontroluje? O, wpadłem. Nie. Jest prąd włączony. No to montuj. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Dobry statek. I apologize. The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Okay. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. I can't bring Sam back. But I know she died fighting, and I got to finish her work. I'll always carry her memory. Good. Please brace yourself, and then we will depart. Mhm. Jak mamy się przygotować? A, przygotuj się. Launching in 3, 2, 1. Engage. Ej, to jest dużo fajniejsze w takim razie zakończenie niż to, co było w pierwszej części. No, w pierwszej części po prostu uciekliśmy z tej planety i to wszystko. A tutaj cały ten wątek tych obcych mamy. Wyruszamy w nieznane do trzeciej części, której jeszcze nie ma. I nie wiadomo, czy będzie. Będzie. No niech będzie. Jak będzie taka jak te pierwsze dwie, albo nawet lepsza, to panie. Toż to siwo giera. Są wieżowce obcych. Nice. No to tutaj dostaliśmy mały teaser, ale żadnego komitetu powitalnego nie było już. No i tak się kończy nam Subnautica Below Zero. Fajna gra, bez kitu, fajna gra. Lepsza od pierwszej części jeszcze. Czy będzie coś jeszcze po tym, po zakończeniu? Raczej nie. No dobra.
Oj, to mi nie pozostaje nic innego, jak oczywiście podziękować wam za uwagę. Fajna to była podróż. Zaprosić na Discorda, YouTube'a, TikToka, linki do wszystkiego oczywiście są poniżej. Mamy także listę gier, gdzie można zobaczyć, w co już graliśmy, w co grać będziemy. A widzimy się wieczorem na Dark Soulsach. Robimy sobie przygodę teraz z trylogią Wielka Trasa po Soulsach. Skończyliśmy wczoraj Elden Ringa, dzisiaj jedziemy pierwszą częścią Dark Soulsów. Także jutro pewnie sobie zagramy za dnia, tylko nie wiem, o której godzinie zaczniemy. Więc ja byłem Knight. Dobrego dnia!